sekretarza. Czy pan sekretarz nas słyszy? Witam skarbnika, bo wszyscy na komisjach byli, więc mniemam, że na pewno są. I serdecznie witam pana Michała, bo słyszeliśmy też. Witam pana Artura, witam panią Ulę. I jeszcze raz dla pewności, żeby potwierdzić, ile osób bierze udział, odczytam listę obecności. Pan Dariusz Czereba. Jestem. Obecny. Dziękuję. Boruta Józef. Obecny. Dudek Stanisław. Obecny. Dziękuję. Iwański Jan. Jagiełła Józef. Krupa Zbigniew. Pajda Leszek. Obecny. Sawa Henryk. Obecny. To nie ty. Halo? Coś się rozłączyło, co mówicie. Był pan nieobecny, panie przewodniczący. Proszę? Był pan nieobecny, panie przewodniczący, tak. Przez chwilę. No właśnie. Widziałem to na ekranie, ale już w tej chwili widzę. Na wszystko gra. Dobrze. Doszedłem do Pajda Leszek. Jestem. Sawa Henryk. Jestem. Tochmańska Łucja. Jestem. Szpilak Mariusz. Jestem. Szuflita Tadeusz. Pani Wilk Monika. Jestem. Mamy potwierdzone głosowo 10 osób. Ja nie słyszałem, ale jestem, Łukasie. Dobrze, o, tu, panie Krzysztofie, już mamy 11 osób. Także będziemy przeprowadzać głosowanie. Będę wyczytywał wszystkie osoby z listy, jeżeli będą słyszały, to dobrze, jeżeli nie, to włączą kamerę i pokażą gestem sposób głosowania. Punkt pierwszy, otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. Stwierdzam, że sesja ma moc podejmowania prawomocnych uchwał. Punkt drugi, przyjęcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036, projekt uchwały O1. Punkt trzeci. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii ponadlokalnej, projekt uchwały O2. Punkt czwarty. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu. Czytania przez na liście obecności. Wójt Antoni, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Boruta Józef.
Panie Józefie, był pan dobrze słyszany. Wyłączony mam mikrofon. Panie Józefie. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jagiełła Józef. Krupa Zbigniew. Łukasiek Krzysztof. Jestem za. Oronowicz Wiesław. Oronowicz Wiesław. No. Hajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Lucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Szuflita Tadeusz. Chyba się jeszcze nie zalogował. Pani Wilk Monika. Jestem za. 11 osób za. Panie Józefie, jeszcze czy pan nas słyszy? Słyszę, jestem za. To, jest, to 11 osób za. No tak. Stwierdzam, że większością głosów porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu drugiego. Przyjęcie założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 i projekt uchwały o 1. Czy pan sekretarz, czy pani wójt przedstawi? Proszę państwa, ja spróbuję państwu ten projekt przybliżyć. Projekt o 1 przedstawiany na komisji, jak omawiany przez pana sekretarza. W sprawie przyjęcia założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do 2036 roku. Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje. Paragraf 1. Uchwala się założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla gminy Jarosław na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2036, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jarosław i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Tak jak było przedstawiane na komisjach, jest to plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Mamy obowiązek prowadzenia jego aktualizacji co 3 lata i to jest właśnie jedna z takich aktualizacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani wójt za przedstawienie projektu tej uchwały. Był omawiany na komisjach, nie było żadnych głosów przeciw. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, żeby stał się obowiązującą uchwałą? Proszę o potwierdzenie odpowiedzi. Antoni Gwóźdź, jestem na tak, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Buruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jagiełła Józef. Krupa Zbigniew. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Oronowicz Wiesław. Hajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Lucja. Jestem za. Pilak Mariusz. Jestem za. Szuflita Tadeusz. Nie słychać, jeszcze nie ma. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz zapytam, może pan Iwański będzie słyszał? Iwański Jan? Nie słychać. Stwierdzam, że za było 11 głosów. Większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, Oronowicz się udało połączyć. O, bardzo dziękuję, panie Wiesiu. Widzę pana i słyszę. Czy uczestniczył pan wcześniej i zna pan projekt uchwały, za którym głosowaliśmy? No tak, bo w komisjach było wszystko w porządku. Później coś przerwało. Dziękuję. Jest pan za? Jestem za. Dziękuję bardzo.
Stwierdzam, że jeszcze po dodatkowym głosie pana Oronowicza uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu trzeciego. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do opracowania strategii ponadlokalnej. Projekt uchwały O2. Czy też pani wójt przedstawi projekt? Już proszę państwa się dołączam do grupy. Proszę państwa, projekt O2 w sprawie przystąpienia do opracowania strategii ponadlokalnej pod nazwą Wspólny rozwój na lata 2022-2030. Założenia powstania tej uchwały przedstawiłam państwu na komisjach. W tej chwili przedstawię projekt i krótkie uzasadnienie. Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje. Wyraża się wolę przystąpienia do opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego Wspólny rozwój na lata 2022-2030 wraz z gminami sąsiadującymi, powiązanymi ze sobą funkcjonalnie, która zostanie opracowana i wdrożona w oparciu o porozumienie między Powiatem Jarosławskim, gminami Chłopice, Jarosław, Laszki, Krupnik, Pawłosiów, gminą miejską i wiejską Radymno, gminą Rokietnica, Roźwienica, Stary Dzików, Stubno, Wiązownica i Wielkie Oczy. Projekt strategii podlega konsultacjom w trybie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały. Harmonogram opracowania strategii rozwoju ponadlokalnego stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jarosław. Proszę państwa, jeżeli chodzi o uzasadnienie, to najbardziej tutaj istotne w uzasadnieniu jest to, że mając na uwadze przygotowanie do nowej perspektywy unijnej 2021-2027, zachodzi konieczność opracowania dokumentu strategicznego spójnego z dokumentami strategicznymi na poziomie regionalnym i krajowym, który zapewni prawidłowe prowadzenie polityki rozwoju. Celem strategii rozwoju ponadlokalnego będzie umożliwienie wspólnego planowania działań rozwojowych na obszarze powiązanych ze sobą funkcjonalnie gmin i powiatów, tworzących w przyszłości porozumienie terytorialne Wspólny Rozwój. I tak jak mówiłam państwu na komisjach, pod celem nadrzędnym, jaki nam przyświeca przy przystąpieniu do opracowania tej strategii ponadlokalnej, jest to, że biorąc pod uwagę dokumenty strategiczne z nowej perspektywy programowej, no obecnej, proszę państwa, nie nowej, obecnej, ale jeszcze nie uruchomionej perspektywy programowej, masa środków ma być skierowanych właśnie na takie twory, jak właśnie porozumienia pomiędzy samorządami i w niektórych też przypadkach będzie możliwość pozyskania jakiejś dodatkowej punktacji przy składanych wnioskach i naborach. Stąd decyzja o przystąpieniu do opracowania takiego dokumentu. Ja dziękuję. Dziękuję bardzo pani wójt za przedstawienie kolejnego projektu uchwały. Przystępujemy do głosowania. Wójt Antoni, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan, czy nas słyszy? Może się nie słychać. Jagiełła Józef. Nie słychać. Krupa Zbigniew. Nie słychać. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Oronowicz Wiesław. Jestem za. Pajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Łucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Szuflita Tadeusz. Też jeszcze go nie ma. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych 11 głosów za. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Być może, że i pan Jagiełła był za, ale no jeżeli nie słyszymy, nie mogę twierdzić, że głos był za. To, co słyszałem i państwo słyszeli również, także wszystko jest czytelne i tutaj nie będziemy mówić, że domyślamy się, tylko to, co widzimy i słyszymy, przyjmujemy za fakt. Przystępujemy do punkt numer 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Jarosław położonych w miejscowości Makowisko i projekt uchwały G1. Projekt był omawiany na komisjach, ale
Bardzo proszę jeszcze o przedstawienie go na... Proszę Państwa, projekt, tak jak Pan Przewodniczący powiedział, omawiany na komisjach, który Państwo otrzymaliście, dotyczy części naszego terenu inwestycyjnego w Makowisku, co do którego Rada Gminy, czyli Państwo już raz podjęliście wolę w przedmiocie wydzierżawiania na konkretną inwestycję, to jest na posadowienie farmy fotowoltaicznej. Podjęta uchwała została przez nas samych uchylona i zmieniona, gdyż tam zachodził konflikt, gdyż uchwała mówiła o trybie bezprzetargowym, zachodził tam konflikt pomiędzy istniejącą wcześniej uchwałą z 2009 roku. Obecnie przystępujemy po konsultacjach, po zasięgnięciu opinii prawnych, celem uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości co do trybu wydzierżawiania tego terenu. Pojawił się pomysł i projekt, aby całość tego terenu została wydzierżawiona w formie przetargu nieograniczonego. Tą kwestię regulują na dobrą sprawę dwie ustawy, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o samorządzie gminnym. I tak jak ustawa o gospodarce nieruchomościami mówi o tym, że na zbycie, a dzierżawa jest formą zbycia, obowiązującym jedynym trybem jest przetarg, a w przypadku odstąpienia od przetargu musi być wyrażona zgoda Rady. Tak ustawa i można by było domniemywać, że możemy ogłosić przetarg bez tejże uchwały, którą dzisiaj projekt Państwa macie. Tak ustawa o samorządzie gminnym w artykule 18 mówi o tym, że zbycie do 3 lat pozostaje w wyłącznej kompetencji organu wykonawczego, czyli wójta, natomiast powyżej 3 lat zgodę powinna wyrazić Rada Gminy. Bo co do faktu, że te tereny chcemy przeznaczyć do dzierżawy pod farmę fotowoltaiczną, wydaje mi się, że Państwa zdanie nie uległo zmianie. Stąd projekt uchwały, który mówi o tym, że Rada przeznacza do dzierżawy część terenów inwestycyjnych, bo całość terenów to 330 hektarów, my przeznaczamy 154. Wykaz tychże nieruchomości wisiał, proszę Państwa, przez cały styczeń, był udostępniony do publicznego wglądu. W tej chwili po dzisiejszej uchwale, jeżeli Państwo zechcecie ją podjąć, zostanie uruchomiony tryb przetargowy. I projekt 2.1 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat w drodze przetargu nieruchomości stanowiących własność gminy Jarosław położonych w miejscowości Makowisko. Wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat niezabudowanych nieruchomości gruntowych stanowiących własność gminy Jarosław położonych w miejscowości Makowisko oznaczonych jako działki ewidencyjne. Tych numerów jest bardzo dużo zgodnych z wykazem istniejącym, dla których Sąd Rejonowy Jarosław prowadzi księgi wieczyste. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jarosław. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo Pani Wójt za przedstawienie projektu uchwały i szersze omówienie tego projektu. Przystępujemy do głosowania. Wójt Antoni, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan może dołączył do nas? Nieobecny w dalszym ciągu. Pan Jagieła również się nie zgłasza. Krupa Zbigniew, wiem, że jest usprawiedliwiony, więc nie będę już wyczytywał, bo wrócił ze szpitala, to już w tej chwili pan sekretarz przedstawił, że usprawiedliwiał się, więc nie będziemy już wyczytywać. Pan Łukasik Krzysztof. Jestem za. Woronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Łucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I znowu mamy 11 głosów za. Na 15 radnych stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i przystępujemy do kolejnego punktu naszego porządku obrad. Są to zmiany w budżecie i w tej chwili
Projekt uchwały F1 przedstawi chyba pan skarbnik. Witam państwa jeszcze raz ponownie dzisiaj. Drodzy państwo, projekt F1. Dwa słowa wyjaśnienia. Projekt był przedstawiony na komisjach, ale dwa słowa wyjaśnienia. Projekt dotyczy realizacji programu Czyste Powietrze, programu, który analizujemy przez 2 lata. Całkowita wartość projektu jest 30 tysięcy złotych. Na ten rok zostało do zrealizowania 18 300 zł. Żeby móc dalej kontynuować ten program, wprowadzamy po stronie dochodów kwotę 18 300 i po stronie wydatków 18 300 na ten sam program. Tak więc projekt F1 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022. Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 300 zł przeznaczonych na realizację programu Czyste Powietrze. Punkt drugi, w budżecie gminy na rok 2022 wprowadza się zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 18 300 także na realizację programu Czyste Powietrze. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf czwarty, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. I paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały F1. Przystępujemy do głosowania według odczytanych nazwisk listy obecności. Antoni Gwóźdź, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Poronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Łucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I tak przy 15 radnych 11 głosów za stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i proszę o kolejny projekt uchwały finansowej F2. Drodzy państwo, projekt F2. Projekt dotyczący realizacji zadania na terenie gminy. Chodzi o usuwanie worków, tak zwanych big bag od rolników, odbieranie ich, unieszkodliwianie. Zadanie jest dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie 9 tysięcy złotych. Została podpisana umowa, całość zadania opiewa na kwotę 11 070 po stronie gminy 2070 zł. Czyli uchwała polega na wprowadzeniu dochodów w wysokości 9 tysięcy zł i zabezpieczeniu środków na ten cel po stronie wydatków w wysokości 11 070. Projekt F1 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022. Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu dotacji na realizację zadania usuwanie odpadów foliowych, z folii rolniczych, siatki i sznurka oraz opakowań po nawozach typu Big Bag w kwocie 9 tysięcy zł. I w budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków w kwocie 11 070 zł na realizację zadania, jak wcześniej wymienionego, i zmniejszeniu wydatków w kwocie w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 2070 zł przeznaczonych na pozostałe zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf czwarty, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. I paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały. Jest to projekt uchwały F2. Kto z państwa był omawiany oczywiście na komisjach. Kto z państwa jest za przyjęciem, proszę o odpowiedź według wyczytanej listy. Antoni Gwóźdź, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Dudek Stanisław. Łukasik Krzysztof. Jestem za.
Romowicz Wiesław. Jestem za. Hajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Lucja. Jestem za. Pilak Mariusz. Jestem za. Szuflita Tadeusz. Sprawiedliwiony. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I znowu na 15 radnych zagłosowało 11 osób. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę o projekt uchwały F3. Drodzy Państwo, projekt F3. Projekt, który wprowadza zwiększenie wydatków na dwóch zadaniach, to jest na wycince drzew oraz lasów gminnych. Umowa z wykonawcą wymaga zwiększenia środków na ten cel o kwotę 65 tysięcy złotych. Po zwiększeniu tej kwoty będziemy mogli podpisać umowę z wykonawcą, a także zwiększenie wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi na kwotę 205 tysięcy złotych. Chodzi o należności z tamtego roku, a jako źródło pokrycia tych wydatków zostało ustalone dochody z tytułu sprzedaży drzewa z lasów gminnych w kwocie 65 tysięcy złotych oraz dochody z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych pochodzące z zaległości z roku ubiegłego. Projekt F3 w sprawie zmian wprowadzenia do budżetu na rok 2022 Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W budżecie gminy po stronie dochodów wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu dochodów w dziale 020 leśnictwo z tytułu sprzedaży drzewa z lasów w kwocie 65 tysięcy oraz zwiększeniu dochodów w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w kwocie 205 tysięcy złotych. I analogicznie zwiększeniu dochodów wydatków w dziale 020 leśnictwo przeznaczonych na pokrycie kosztów pozyskania drzewa z lasów gminnych w kwocie 65 tysięcy złotych oraz zwiększenie wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska przeznaczonych na opłatę za odbiór odpadów komunalnych w wysokości 205 tysięcy złotych. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf czwarty, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się komisji rewizyjnej do gminy. I paragraf piąty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Panie Przewodniczący. Dobrze, dziękuję. Proszę Państwa, już staramy się przywrócić Pana Przewodniczącego, bo nam chwilowo zniknął. Był problem z internetem przez chwilkę, ale już w tej chwili jestem. Czy mnie słychać? Tak, panie przewodniczący. No, przepraszam bardzo, ale to coś się podziało w momencie głosowania. Jeszcze raz powtórzymy głosowanie nad projektem uchwały E3 i odczytuję nazwiska z listy. Antoni Gwóźdź, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Woronowicz Wiesław. Jestem za. Hajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Lucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za.
Szuflita Tadeusz. Usprawiedliwiony. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych za jest 11 osób. 11 radnych. Stwierdzam, że większość... Ja przepraszam, panie przewodniczący, proszę spróbować pana Iwańskiego wywołać. Powinien być już słyszalny. Już. Halo. Halo. Czy słychać mnie? Tak? Tak, tak, panie Janku, słychać. No, dziękuję już. Słyszę teraz dobrze. Dobrze. Więc teraz będę pana wyczytywał jeszcze przy głosowaniu. Nie wiem, czy słyszał pan projekt uchwały odczytywany tak, przez... Tak, słyszałem. Słyszałem. W takim razie, czy jest pan za przyjęciem tego projektu? Jestem za. Dziękuję bardzo. Po podsumowaniu osób głosujących stwierdzam, że 12 osób jest za, na 15 radnych. Stwierdzam, że większością głosów, tym bardziej uchwała została przyjęta. Bardzo proszę o projekt F4. Projekt F4. Projekt F4, który dotyczy dwóch zagadnień, dwóch postępowań przetargowych, które zostały rozstrzygnięte. Niestety okazało się, że wykonawcy, którzy przystąpili do zadania pod nazwą odbiór odpadów z subiektów komunalnych oraz pod nazwą remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczępach. Oferty tych oferentów są wyższe, jednak nie chcemy rezygnować, nie zabezpieczyć środki w budżecie do tej pory, jednak nie chcemy rezygnować z realizacji zadania w Tuczępach, w remontu sali w Tuczępach, ani także nie możemy za bardzo zrezygnować z odbioru odpadów z naszych obiektów komunalnych, więc potrzeba jest zabezpieczenia środków, więc uchwała polega na zwiększeniu środków na te dwa zadania w kwocie 285 tysięcy na odbiór odpadów komunalnych i 176 tysięcy na remont sali w Tuczępach. Chwilowo środki są zmniejszone w drogach. W następnej uchwale cała ta kwota zostanie z powrotem zwiększona, więc taki manewr finansowy. Projekt F4 w sprawie wprowadzania zmian do budżetu na rok 2021. Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W budżecie gminy po stronie wydatków wprowadza się zmiany polegające na zmniejszeniu wydatków w dziale 600 transport i łączność przeznaczonych na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 461 630 zł. Zmniejszeniu wydatków w dziale 700 gospodarka mieszkaniowa w kwocie 100 000 zł na odbiór odpadów komunalnych z obiektów. Zwiększenie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie przeznaczone na inwestycję remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w kwocie 176 630 zł. Zwiększenie wydatków w dziale 921 kultura i ochrona środowiska przeznaczonych także na odbiór odpadów z obiektów komunalnych w kwocie 100 000 zł. Oraz zwiększenie wydatków w dziale 926 kultura fizyczna także przeznaczonych na odbiór odpadów z obiektów komunalnych w kwocie 85 tysięcy zł. Paragraf 4. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf 5. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizji Rady Gminy. I paragraf 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały F4. Przystępujemy do głosowania. Według odczytanych nazwisk z listy obecności. Antoni Gwóźdź, jestem za. Trzeba Dariusz. Jestem za. Ruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Koronowicz Wiesław. Jestem za. Hajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Łucja. Jestem za. Pilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych zagłosowało 12 osób. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Bardzo proszę o projekt uchwały F5. F5, dobrze. Projekt dość długi, ale dotyczy się w sumie tylko jednego problemu, który... z którym się zmaga obecnie gmina, nie tylko chyba nasza, ale każda inna w Polsce, dotyczy wzrostu kosztów paliwa dostarczonego, czyli gazu,
do ogrzewania budynków komunalnych. Został rozstrzygnięty przetarg na dostawę gazu na okres od 1 stycznia do 30 sierpnia. Z wyliczeń i z kalkulacji wynika, że cena kubika gazu wzrosła prawie o 400%. Dlatego po podliczeniu wszystkich jednostek gminnych, czyli szkół oraz pozostałych jednostek, wynika, że do tego zadania, żeby móc kontynuować ogrzewanie szkół, czyli realizować nasze zadania statutowe, potrzeba dołożyć kwotę 1 050 000 do miesiąca sierpnia. Drodzy Państwo, i dlatego podjęliśmy tu działania w celu przesunięcia środków na to zadanie. Dodatkowo jako źródło pokrycia tego braku została przeprowadzona analiza wydatków na wszystkich działach w całej gminie. Z tego tytułu są zmiany w różnych działach na minus. Za chwileczkę Państwo usłyszą, w jakich działach. Finalnie uchwała jest na minus 860 000 zł, czyli zwiększamy deficyt 860 000. Jako jedyne w tym momencie możliwe źródło dofinansowania, żeby nie zadłużać gminy, wprowadzamy nadwyżkę środków z roku ubiegłego. Ona jeszcze nie jest taka do końca wyliczona, rzeczywista, ale szacujemy, że taka na pewno będzie, więc jako źródło tego deficytu ustalamy nadwyżkę z lat ubiegłych w wysokości 860 000 zł. Jednocześnie w tej uchwale także oddajemy środki, które pożyczyliśmy we wcześniejszym projektem na utrzymanie dróg. Więc projekt F5, którego zmiany łącznie na plus i minus opiewają na kwotę 1 570 000 zł. Projekt F5 w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2021 Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W budżecie po stronie wydatków wprowadza się zmiany polegające na zwiększeniu wydatków w dziale 600 transport i łączność w kwocie 464 061 zł przeznaczone na utrzymanie dróg gminnych, zwiększeniu wydatków w dziale 700 w kwocie 40 o nazwie gospodarka mieszkaniowa w kwocie 45 000 na pokrycie zakupu gazu, zmniejszenie wydatków w dziale 700 administracja publiczna, środki przeznaczone na utrzymanie urzędu gminy w kwocie 243 595 zł, zwiększenie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie na pokrycie zakupu gazu w szkole w Suruchowie 95 000, na pokrycie zakupu gazu w szkole Morawsko 115 000 zł, na pokrycie zakupu gazu w szkole Pełkinie 60 000 zł, tak samo szkoła w Wólce Pełkińskiej 75 000 zł, szkoła w Muninie 225 000 zł, szkoła w Makowisku 75 000 zł, szkoła w Tuczępach 140 000 zł i szkoła, tyle gazu, zwiększenie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie opłat 3000 przeznaczonych na realizację programu Szkolny Klub Sportowy, zmniejszenie wydatków w dziale 801 oświata i wychowanie przeznaczone na obsługę administracyjną, na utrzymanie zasobów w kwocie 30 000 zł, zmniejszenie wydatków w dziale 852 w kwocie 205 000 przeznaczonych na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej, zwiększeniu wydatków w dziale 900 gospodarka komunalna i ochrona środowiska w kwocie 11 950 środki na zadania związane z gospodarką odpadami komunalnymi, zwiększenie wydatków w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego przeznaczonych na zakup gazu dla obiektów komunalnych w kwocie 190 000 zł, zmniejszeniu wydatków w dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w
kwocie 122 816 przeznaczony na bieżące utrzymanie obiektów. Zmianie klasyfikacji w dziale 921 w kwocie 14 000 zł. Zwiększenie wydatków w dziale 926 kultura fizyczna przeznaczonych na utrzymanie obiektów sportowych w kwocie 2400 zł. Zmianie klasyfikacji w tym samym dziale na kwotę 27 400 oraz zwiększenie wydatków w dziale 926 kultura fizyczna przeznaczonych na zakup gazu w kwocie 30 000 zł. Paragraf trzeci ustala się łączną kwotą dochodów po zmianach w wysokości 66 78 110 zł. Ustala się łączną kwotę wydatków w kwocie 76 760 748 zł. Paragraf piąty ustala się deficyt budżetu w kwocie 9 982 637 złotych 95 groszy. Ustala się łączną kwotę przychodów na finansowanie deficytu i rozchodów w wysokości 10 817 341 zł. Ustala się rozchody w wysokości 840 tysięcy bez zmian do stanu obecnego na spłatę kredytów i zobowiązań z lat ubiegłych. Paragraf ósmy. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf dziewiąty. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Rady Gminy. I paragraf dziesiąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za przedstawienie projektu uchwały F5. Długa uchwała, ale była omawiana na komisjach. Nie było żadnych pytań. Przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o potwierdzenie, tak, nie lub wstrzymuje się. Antoni Gwóźdź, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Bruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Oronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stochmańska Lucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Na 15 radnych za 12 głosów. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Proszę o projekt uchwały F7, ponieważ projekt F6 będzie w punkcie numer 6. Drodzy państwo, w związku z tym, że ogłaszamy konkurs na wolontariat, na zadania realizowane w zakresie wolontariatu, musi nastąpić drobna korekta nazwy zadania, w związku z tym, że klub sportowy chciałby inaczej nazwać to zadanie oraz musimy zmienić w załączniku numer 2 do uchwały budżetowej dwie kwoty, bo zostały źle tam ujęte w tej uchwale, więc drobna kosmetyka uchwały budżetowej. Projekt F7 w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały numer 13 przez 211 przez 2021 Rady Gminy w Jarosławiu z dnia 16 grudnia 2021 roku w sprawie budżetu gminy Jarosław na rok 2022. Rada Gminy w Jarosławiu uchwala, co następuje. W wyżej wymienionej uchwale w załączniku numer 1 zestawienie dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych nazwę zadania dotacja na organizację zajęć z zakresu kultury fizycznej w zakresie tenisa stołowego zastępuje się dotacją nazwą zadania upośrednianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej w miejscowości Pełkinie. I w załączniku numer 2 w punkcie 2 ustala się szczególne zasady, szczegółowy plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym w jednostkach oświatowych, kwoty przy działach 926 i 543 w wysokości 1000 zł zastępuje się kwotami 500 zł. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci. Nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Gminy. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi za przedstawienie tego projektu uchwały. Również był omawiany na komisjach. Przystępujemy do głosowania. Antoni Gwóźdź, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Bruta Józef. Jestem za.
Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Koronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Szymańska Lucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I znowu na 15 radnych za 12 osób, 12 głosów. Stwierdzam, że większością tych głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo i proszę o kolejny projekt uchwały finansowej F8. Tak, drodzy Państwo, ostatni projekt. Drodzy Państwo, projekt dotyczy środków gromadzonych na rachunku dochodów własnych w jednostkach oświatowych. Mówimy o szkole w Ulce Pełgińskiej, szkole w Muninie. Jednostki odnotowały wzrost dochodów z tytułu opłat za lodowisko, ale także jest wzrost wydatków związany z celem. No, udało się utrzymać lodowisko dłużej, pracuje dalej i dla kół cieszę naszych mieszkańców, więc ale z tego tytułu też mamy jakieś tam zwiększone dochody, no ale i też niestety mamy zwiększone wydatki, więc w celu zrównoważenia wpływów i pokrycia wydatków wprowadzenie zmian na plus po stronie dochodów w Szkole Podstawowej w Muninie o 25 tysięcy złotych i nie w Szkole w Ulce Pełkińskiej o 20 tysięcy złotych i pod tym te same kwoty zwiększenia po stronie wydatków. W sprawie wprowadzenia zmian, projekt F8, w sprawie wprowadzenia zmian do budżetu na rok 2022 Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje, zmienia się w budżecie gminy po stronie plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym oraz wydatków nim finansowanych w szkole w Ulce Pełkińskiej oraz zmienia się ten sam plan dochodów w szkole w Muninie. Paragraf drugi, wykonanie uchwały zleca się wójtowi gminy. Paragraf trzeci, nadzór nad wykonaniem uchwały powierza się Komisji Rewizyjnej Gminy i paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo za przedstawienie ostatniego projektu uchwały finansowej zmiany w budżecie. Przystępujemy do głosowania. Uchwała była, projekt był omawiany na komisjach i przystępujemy do głosowania. Wójcie Antoni, jestem za. Treba Dariusz. Jestem za. Boruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Koronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Stokmańska Lucja. Jestem za. Pilak Mariusz. Jestem za. Wilk Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I również na 15 radnych 12 głosów za. Stwierdzam, że większością głosów uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do punktu 6. Zmiana wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały F6. Bardzo proszę o przedstawienie tego projektu. Pan skarbnik, ja mam przedstawić, mam przed sobą. Nie słychać pana Tomasza? Jestem. No, przepraszam, coś się przecięło. Drodzy Państwo, ostatni projekt w sprawie finansowy, zmiana wieloletniej prognozy. Konieczność zmiany wieloletniej prognozy wynika bezpośrednio z wcześniejszych uchwał. Remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem w Tuczępach jest inwestycją wieloletnią, więc zwiększenie środków na ten cel wymaga podjęcia uchwały. Jednocześnie zwiększenie deficytu oraz ustalenie jego źródła, czyli też poprzednia uchwała, o kwotę 860 tysięcy deficytu i źródła pokrycia tego deficytu, czyli nadwyżki, też wymaga zmiany tej zmiany uchwały o wieloletniej prognozie. Pozostałe kwoty i pozostałe elementy tej uchwały nie ulegają zmianie. Zmiana tylko dotyczy tych dwóch elementów. Projekt F6 w sprawie zmiany uchwały Rady Gminy Jarosław numer 13/212/2021 z 16 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Jarosław. Rada gminy Jarosław uchwala, co następuje. W uchwale gminy z
Rady Gminy wymienionej wcześniej. Załącznik numer 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 1 do niniejszej uchwały. Załącznik 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik numer 2 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Zmiany w wymienionej uchwale są wynikiem zmiany łącznych nakładów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą remont sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym w Toczępach oraz zmianą wysokości deficytu oraz wysokością przychodów na pokrycie tego deficytu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję Państwu, to moja ostatnia uchwała. Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Tak przebrnęliśmy przez uchwały finansowe, jeszcze tylko trzeba ją podjąć. Przystępujemy do głosowania projektu numer F6. Wójt Antoni, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Bruto Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Koronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Sochłańska Łucja. Jestem za. Czubilak Mariusz. Jestem za. Wójt Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. I tak jak wcześniej, mamy również na 15 radnych. Głosowało 12 osób za. Stwierdzam, że uchwała większością głosów została podjęta. Dziękuję bardzo. I przechodzimy do punktu numer 7. Podjęcie uchwał w sprawach geodezyjnych i projekt uchwały G2. Tak, szanowni państwo, w tym punkcie mamy tylko jeden projekt, projekt G2. Jest to projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie dzierżawy już istniejącej nieruchomości mienia gminnego. Rada Gminy Jarosław uchwala, co następuje. Wyraża się zgodę wójtowi gminy Jarosław na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą. Nieruchomości oznaczone jako część działki o numerze 413/2 powierzchni 0,59 hektara położonej we wsi Wola Buchowska stanowiącej własność gminy Jarosław. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Jarosław. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo pani wójt za przedstawienie tego projektu uchwały. Był omawiany na komisjach. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem, proszę o potwierdzenie na tak, nie lub wstrzymuje się. Wójt Antoni, jestem za. Czereba Dariusz. Jestem za. Bruta Józef. Jestem za. Dudek Stanisław. Jestem za. Iwański Jan. Jestem za. Łukasik Krzysztof. Jestem za. Koronowicz Wiesław. Jestem za. Fajda Leszek. Jestem za. Sawa Henryk. Jestem za. Sochmańska Łucja. Jestem za. Szpilak Mariusz. Jestem za. Wójt Monika. Jestem za. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że na 12, że na 15 radnych również 12 głosów za. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do punktu 8, to jest zapytania i wolne wnioski. Czy w punkcie 8 ktoś chciałby zabrać głos, zadać pytanie lub postawić wniosek? Nie słyszę. Przed zakończeniem chciałbym podziękować bardzo za zorganizowanie tej sesji online w bardzo trudnych warunkach. Obawiałem się o kworum. I dlatego na samym początku podczas powitania nawet nie wymieniałem z nazwiska i imienia osób witanych. Witam serdecznie, witałem panią wójt Elżbietę Grunt, pana sekretarza Roberta Turowski, skarbnika Tomasza Głąb, witałem pana Michała Balickiego, witałem Artura Brzdżołę, panią Ulę Jabłońską i już w tej chwili nie mam obaw, że nam się zerwą łącze. Dziękuję serdecznie za to, że mogliśmy dobrnąć w tych warunkach trudnych, bo nie ukrywam, że już wkradało się zdenerwowanie, bo jeżeli no nie słyszę i nie widzę w głosowaniu, to staje się to troszeczkę takie trudniejsze, ale szczęśliwie doprowadziliśmy tę sesję do końca. Dziękuję bardzo za udział i sesję dzisiejszą uważam za zamkniętą. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja również bardzo dziękuję. Przy jakichś tam trudnościach technicznych, początkowych, tak jak Pan Przewodniczący raczył zauważyć, udało nam się szczęśliwie dobrnąć do końca. Przy 12-osobowym kworum, z którego cały czas wszyscy głosowali,
więc sesja w pełni była zdolna i Rada zdolna była do podejmowania uchwał. No, dwie osoby nieobecne usprawiedliwione, z jedną mieliśmy tak de facto ten nierozwiązany problem techniczny, ale myślę, że do następnego razu uda się go rozwiązać. Dziękuję Państwu jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Życzę zdrowia wszystkim. Dziękujemy. Dziękujemy.